pierwszy dzień naszego ulubionego Netia of Camera Festiwalu, 11 edycja. Pierwszy dzień i pierwszy gość, bardzo adekwatny. Film dokumentalny, niezależny, zrealizowany na Zachodzie, opowiada o londyńskim klubie GoGo, a zrealizował go Aro Korol. Przed nami pierwsza rozmowa. Czy kino niezależne istnieje także w formie dokumentu? Jak najbardziej, bo film jest totalnie niezależny. Nie miałem żadnego producenta. Pieniądze zostaje zebrane publicznie przez ludzi, po prostu dawców. Pierwsza warstwa twojego filmu to jest właśnie opowieść o tym klubie, o jego losach, o zamykaniu tych miejsc kulturalnych i takim rozdrapywaniu kultury w zasadzie. Czy w związku z tym ty chciałeś coś powiedzieć generalnego o współczesnych czasach, a ten klub, to miejsce ma być taką soczewką? Przychodzą nowe czasy, New World Order i wszystko będzie inne. I to stare życie, miejsca, czy to wszystko znika. Takie bardzo dociekliwe wywiady. Wszyscy, i ci, którzy byli związani z klubem, i budowlańcy, i przegrani, i stripteaserzy, i różne typy. Oczywiście. Ja jestem za filmem dokumentalnym, nie robiłem, ja to nazywam opiniomentry, bo teraz bardzo dużo jest takich dokumentów, gdzie się tylko jedną stronę pokazuje, mówi widzowi, co ma myśleć, i pokazałem fakty, a mojego komentarza nie ma, ja używam tylko metafory, jeżeli chcę coś skomentować. A teraz tu, na rynku głównym, czekam na Justynę Wasilewską, ekspertkę od ról trudnych i niejednoznacznych. Tu na Netia of Camera w tym roku przywiozła swój film Serce Miłości. Film, który jest w konkursie głównym filmów polskich. O, dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie na pięknym rynku w Krakowie. Ach ty, feministko. Okej, czyli teraz Serce Miłości, film o miłości też trochę, czyli albo o relacji, no właśnie tak, jak no to przede mówimy. Wszystkim to miał być tak. Film o miłości. Trudnej. Najważniejszym motorem do w ogóle stworzenia tego filmu była jednak relacja. Relacja dwójki bardzo charakterystycznych, bardzo mocnych, bardzo osobnych osobowości twórczych, którzy nagle po prostu zdecydowali się żyć razem i po prostu ze swojego życia uczynili artystyczny eksperyment i po prostu codzienny performance. Justyna, zagrałaś żywą postać, realną, 24-letnią Zuzannę Bartoszek. Czy to jest jakaś trudność, czy ułatwienie? Żeby w ogóle stworzyć tą postać, tak naprawdę stworzyć ją jako kreację, musiałam tak naprawdę odciąć się od Zuzanny. No właśnie. Potem jak już pozbierałam wszystkie informacje o niej, jak już nauczyłam się tańczyć tak jak ona, jak już zostałam, że tak powiem, ogolona, no to po prostu musiałam to wszystko, co już wiem, zostawić sobie gdzieś tam w ciele i w głowie i odciąć się od niej i stworzyć tak naprawdę trzecią postać. Tutaj na Netia of Camera liczycie na nagrody? To jest taki film trochę nie dla nagród i nie dla box office'ów. No. To jest taki film, po prostu odstaje od kina. Nie jest standardowy. Nie jest standardowy i sam w sobie jest może niezbyt łatwy w odbiorze. To i tak jest bardzo przyjemnie, wiesz, po prostu być. Okay. I móc jakby pokazywać ten film jeszcze kilkoro ludziom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Justyna Wasilewska, doczekaliśmy się i jak się okazuje, warto było czekać. Pałac pod Baranami, centrum prasowe festiwalu i w ogóle centrum wszystkich wydarzeń, ale nie projekcji. Teraz biegnę, żeby się spotkać z Grzegorzem Stępniakiem, programerem, który jest odpowiedzialny za cały program festiwalu, za wiele tytułów, za ich dobór, za ich zestawienie oraz zdaje się, że jest jedynym człowiekiem związanym z festiwalem, który widział nowy film Romana Polańskiego. O to muszę go zapytać, czyli o prawdziwą historię. Autor katalogu filmowego oraz programer, człowiek odpowiadający za dobór filmów, za znalezienie ich, za sprowadzenie na Netia of Festival. Specjalnie tematyczna sekcja Netia of Camera umożliwia widzom choćby na moment wejście w skórę bohatera klasy pracującej. Koniec cytatu. Working Class Hero. Tak, pomysł na tę sekcję gdzieś zrodził się na podstawie w sumie obserwacji, jak większość pomysłów na sekcje tematyczne. To znaczy, że w ciągu ostatnich kilku lat twórcy filmowi zaczęli faktycznie się przyglądać tej klasie pracującej, co się oczywiście wiąże z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem związanym z masową emigracją do Europy. I gdzieś przyjmują w tych filmach wręcz perspektywę tych ludzi pochodzących właśnie z czegoś, co się określa jako niższe klasy społeczne. Zemsta jest słodka? Zależy, kto ją przeprowadza i za co. I co się kryje pod tym hasłem?
Tutaj z kolei filmy pokazywane w tej sekcji gdzieś stanowią wariacje na konwencję tak zwanych revenge movies, czyli tego subgatunku filmowego opowiadającego o zemście. Tylko niekoniecznie zemście pojmowane jako taka krwawa wendeta, a część pojmuje zemstę zdecydowanie szerzej, to znaczy bardziej symbolicznie, kulturowo i społecznie. Okej, okay, zapowiada się wspaniale i smakowicie. Widziałeś nowy film Polańskiego? Widziałam. Widziałeś? Tak. Gdzie, jak? Mam swoje sposoby. Nie no, powiedz, gdzie, jak? Nie no, musiałam wcześniej widzieć, bo pokazujemy go widzom na naszym festiwalu, więc czułam się w obowiązku, żeby zobaczyć wcześniej. Dzień dobry, Oliwier. O, przepraszam, serwus. Strasznie zabiegana jestem. No ja wiem, bo ty zasuwasz konkretnie. Nie? Dużo się dzieje, jeszcze nic nie wiadomo, prawda? W którą stronę się to potoczy, ale no. Wiadomo na pewno, że jest miasteczko na Placu Szczepańskim. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo najfajniejsze są rozmowy. Dzisiaj wyobraź sobie Nadzia Lamparska, Jereni Jusis. Ja sobie ostrzę zęby dzisiaj na Serce Miłości. Ty jako fachura od filmów na pewno już widziałeś. Tak, słuchaj, Justyna Wasilewska i Jacek Poniedziałek. Film trudny, dziwny, arthouse'owy, wiesz, taki nie dla wszystkich, a wręcz dla nielicznych. I to rzeczywiście ci polecam, bo to będzie takie doznanie. Ja nie mam wyjścia, powiem ci, bo wczoraj rozmawiałem z Justyną Wasilewską i mówię, że cieszę się na spotkanie, ona mówi, ale obejrzyj mój film. Więc ja odrobię lekcję, Justyna, jutro będę przygotowany. Bo to jest siła tego festiwalu, że tych twórców w różnych miejscach możesz spotkać, nie tylko przy okazji aktywności, które robią, ale nawet na ulicach. Tak. To, za co ludzie cenią ten festiwal, to jest przede wszystkim możliwość poszerzania wiedzy. Spotkania dotyczące scenariuszy i spojrzenia na różne ważne sprawy w życiu pokazuje, że kurczę, tu trzeba być. Kurczę, tu trzeba być. Dobra, słuchaj, przepraszam cię bardzo, ale tak. No ja wiem, lecisz, ja też już się szykuję do rozmów, dobra. Więc widzimy się. Jutro. Koniecznie. Okej, okay, dziękuję. Do zobaczenia.